Witajcie, z tej strony Legomanka i witam Was w kolejnym odcinku z serii Sprawdźmy To. Przez najbliższe dwa dni będziemy nadrabiać lekkie zaległości w prasówce, które niestety mi się narobiły, no ale zaczniemy je od magazynu Lego Ninjago. Jest to numer 3 za 14,99, wraz z nim dostajemy Zeina z kuszą oraz tarczą plus kartę limitowaną z 6 serii, jak już widzicie, która prezentuje się następująco: Złoty Kai, edycja limitowana. Jak tu widzicie, prawdopodobnie niestety dostałam kartę z defektem. Widzicie, tutaj mi się rozdwaja tutaj ta złota warstwa od niej. Trochę szkoda, no ale jak się trafi już klaser do kolekcji, no to tam nie będzie widać aż tej pierdółki aż tak bardzo. No i tutaj Zane, nie wiem czemu mam wrażenie, że te barwy już bardziej odnoszą się do tego najnowszego sezonu, które zaczęłam sobie powoli oglądać. I to na koniec zobaczymy sobie. A teraz na szybkości tutaj przyjrzymy sobie, co znajdziemy na łamach magazynu. Oczywiście tradycyjnie instrukcja budowania tych pierdółek do Zeina oraz samego Zeina. Reklama magazynu Lego Marvel Avengers, no i komiks tutaj. Już widzę strojami i tutaj chyba kolorystyką trochę odnosi się do tego najnowszego sezonu. No i plakacik, z jednej strony Jay, władca piorunów nasz, a z drugiej strony przygoda woła nas i tutaj, jak widzicie, ninja w kostiumach z właśnie, jak już mówiliśmy, najnowszego sezonu Ninjago. No, czy jest warte oglądania? No nie wiem, po pierwszym odcinku mogę powiedzieć, że na razie nie zapowiada się jakoś ciekawie, no ale może coś się rozkręci dalej. Konkurs z nagrodami, jak widzicie tutaj prace poprzednich zwycięzców, tutaj następna edycja, jak widzicie fajny zestaw można wygrać, planuję go sobie kupić na dniach, no ale o tym to później. No i tutaj reklama najnowszego, kolejnego magazynu Lego Ninjago, 20 kwietnia, szkieletowy czarownik, niestety bez skrzydeł, a szkoda. No i do tego będzie karta limitowana Zeina, dżunglowy, nie Zeina, Jaya, dżunglowy Jay. Cała kolekcja w sprzedaży latem, czyli może czerwiec, cholera wie kiedy. No i tutaj reklama magazynu Lego Ninjago Legacy, który najprawdopodobniej wleci na kanał jutro albo pojutrze, w zależności w jakiej kolejności ustawię filmiki. No ale teraz przejdźmy już do naszego Zeina. Także tak prezentują się dodatki do tego magazynu. Zaczniemy sobie od kuszy, ponieważ jest ona bardzo prosta w konstrukcji. Jak wiecie, tradycyjny element kuszy, tutaj z takimi płytkami do wystrzeliwania. O! Nie wiem, czy mam wrażenie, nie wiem, czy to kwestia tylko tej płytki, ale one są brokatowe chyba. Oj, widzę, że mi się nie sfokusowało, ale one są brokatowe w odróżnieniu od typowej jasno-niebieskiej płytki. Zaraz tu jej poszukam. O, jest. No, widać różnicę. Zobaczcie, tak prezentuje się typowa, tutaj przezroczysta, niebieska, jasno. A to jest brokatowa, tak jak w kolorach tych patronusów. Ue. Podniosę później. No, ale no, muszę przyznać, taka mała pierdołka, no, nawet fajne. Podoba mi się. Ale wracając. Tarcza, no nic nad szczególnego, tutaj no po prostu zwykła tarcza, ale jeśli chodzi o samą minifigurkę Zeina, no to zaskoczyłam się, bo myślałam, że tutaj to ramię nie będzie w kolorze złotym, no, tu docisnąć, ale w kolorze stali, tak jak jego twarz, a tutaj jak widzicie taka mały szczegół, a no, fajnie nawet wygląda, no muszę przyznać, ciekawe, fajnie zobaczyć Zeina, który nie ma w końcu srebrnej ręki, tylko złotą. Tak prezentuje się magazyn, który zaskoczył nas drobnym szczegółem. Co myślicie o tym numerze? Piszcie w komentarzach. A ja zobaczę się już z Wami jutro. Trzymajcie się. No i cześć.